Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zapraszam do oglądania. Jak możecie zauważyć, tutaj wszystkie ściany, te szkła zostały wymyte. Ogółem wszystko tu zostało wysprzątane, wybielone. No i to są nasze te najstarsze kurczaczki. Najmłodsze, znaczy nie najstarsze, 2, 4, 6, 8, 10, 12, no 13. Wczoraj były wypuszczone kurczaczki, chodziły sobie po całym podwórku. Było 14, 14, za pół godziny liczę 13. Jeden kurczaczek zniknął. Chodziłem, szukałem ile i mogłem i gdzie mogłem tylko. No i niestety, ale się nie znalazł. Nawet nie umiem sobie zilustrować, który to mógł być. No ale trudno, szkoda, kurczaczka. No i tak, o, rosną tutaj bardzo ładny kogucik taki, zobaczcie. Biało-rudo-czarny. Mają teraz lampę, bo no troszkę zmarzły na tym dworzu. No i tutaj są te wszystkie starszaki. Tutaj ten jakiś taki mały, to może on jest w ogóle. Chociaż bardzo w to powątpiewam. Ale na przykład można byłoby go złapać i przenieść. Nic na razie tutaj upadków nie ma. O, zobaczcie, jakie tu są niektóre duże kury. Nie można ich wypuścić, bo niestety, ale strasznie jest zimno. Bo chyba tylko na dworzu z 10 stopni maksymalnie. 8 nawet może. I pada co chwilę. No, trochę nie za ciekawie byłoby, gdyby coś zmokło i zachorowało. Oczywiście kogucik Grenchel, ale jest bardzo mały, jakby w ogóle liliputek. Gdzie tu jeszcze? Gdzieś tu był jeszcze kogucik, a tam z tyłu jest kogucik Maranca. No i tu nasz ten Stefanek. Najpewniej ta trójka chłopaków zostanie, ale gdyby ktoś był chętny, to któryś z nich będzie na sprzedaż. Najpewniej ten Maranca kogutek, albo Grenchela, albo Stefanek, to podjąłem decyzję, że na pewno zostaje. Bo jest duży, to będzie duże młode dawał. Przede wszystkim. Ona już ma chyba 16-17 tygodni z moich wyliczeń. No to jeszcze troszkę, z miesiąc, półtorej i już zacznie nieść pierwsze jajeczka. Tak? Ogromna jest w porównaniu do tych niektórych. No i tutaj gdzieś tęczanki czernichowskie pojedyncze, o, latają sobie. Bardzo dzikie kury i one są ogółem najwredniejsze. Wczoraj jak wszystkie chodziły po podwórku, to najbardziej ona je męczyła. One, bo są cztery albo trzy, już nie pamiętam. Przeniesiemy tą jedną ancymonkę. Patrzcie, jakby w ogóle to ta kurka była. No to raczej nie jest ta kurka. O, i te orły jeszcze nie wypuszczone są. To można je wypuścić. Tam są Dominant Negro. Nie. Chyba dobrze mówię, Dominant Negro. Już nie pamiętam. O, zahaczyło się. 2, 4, 6, wszystkie 7 kureczek. Grenchelka tam szara. Już się chyba ta albo ta niesie, bo nie pamiętam, któraś z tych była na grzędzie. Bardzo dużo jest młodych kurek. No i oczywiście trzeba jajka zbierać. Ojeju, ojeju, ojeju. Oddaj. Ło, ile jajek masz, dziewczyno. Pożyczysz mi.
Może to ty te 5 zniosłaś? Koleżanko, daj te jajka jeszcze. Masz tu jakieś jajo? O, jest nawet zielone. Ale wyjdź. Na razie jest 10 jajeczek. Ta w zbożu nic nie ma. No i tutaj są 2, czyli 12. No tutaj mamy nowego byczka Zachariasza. Zachariasza Zacharego. Rudy HF. Oby duży rósł i mam nadzieję, że z nim też nawiążę przyjaźń jak z Czarkiem. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Do następnego. Na razie i cześć.